Witam serdecznie, moi drodzy. Blessing się kłania. I dzisiaj zagramy sobie w Resident Evil 6. Nadszedł ten dzień. Moi drodzy, jesteśmy po premierze filmu Resident Evil 5. Skończyliśmy tą grę ostatnio z Adrianem. Czekałem naprawdę długi czas, nawet spóźniłem dzisiejszego streama, żebyście mogli sobie jednak zagrać z nami, ale niestety, albo niestety, nie udało mi się. Czekajcie, po pierwsze wrócimy sobie do menu i damy opcję, żeby na pewno udało nam się mieć włączone napisy, bo ostatnimi czasy miałem z tym różnie. Ale wszystko jest, więc okej. Zaczniemy od kampanii w preludium, bo postanowiłem, że jednak zaczniemy wszystko od dokładnego początku do samego końca. Są cztery kampanie: Ada, Chris, Leon, Jake. Oczywiście wszystkie sobie przejdziemy po kolei. Na najłatwiejszym poziomie trudności, jak to zwykle ja, bo u Revila najpewniej zauważycie inne części Residenta, które będą robione na hardkorze. Poza tym gram na padzie, więc jest trudniej. Ale wiem w preludium całości zdarzeń. Preludium jest często wyrwane, moi drodzy, z kontekstu. W każdym razie mamy Leona z Scott Kennedy'ego, który powraca do nas po Resident Evil 4. Not getting off that easy. Come on.
Nasza towarzyszka jest ranna, więc... It'd be a waste to give up now. Mamy piękny tutorial. No i ładnie. Znów mamy ten helikopter. Let's try this way. Mnóstwo ciał. Chciałem powiedzieć jeszcze pewną poprawkę. Otóż widzicie... Film Resident Evil, ostatni rozdział, był inspirowany właśnie Resident Evil 5, a nie na odwrót. Makes me sick seeing good soldiers die like this. Także było odwrotnie. Tym niemniej winda była z ostatniego rozdziału. Leon, are you there? Hunnigan. Good to hear you're okay. Where's Helena? She's not doing too good. She needs medical attention. Do you have any herbs left? A few. But I'm not sure they'll help. Okay, listen. Just follow my instructions. Hold on, Helena. Pomagamy. Too many good agents have died here today. You're not gonna get into that list. Jeśli dobrze pamiętam, to jest jedna rzecz, którą możemy zrobić. How do you feel? I think I'm gonna be okay. Thank you. Leon, what are you doing? You need to get out of here now. We're heading to the quad tower. There are BSAA agents there with survivors. I can't abandon them. Alright. Then let me help. I'll direct you to the safest route. Thanks, Anna. Od razu wam mówię, to nie tak, że ja nie chciałem walczyć z tym zombiakiem. Okej, tutaj mamy taki GPS-ik.
Ale po prostu nie było sensu. Strzelilibyśmy do niego i co? I właściwie nic by nam to nie dało. Więc wolałem nie strzelać, marnować sobie to. Tak naprawdę ogólnie nic nie zrobić z tym. Nie, nawet się też specjalnie nie będziemy leczyć. Bo nie jestem też zwolennikiem marnowania ziół. Klasyczne. Nie ma co się podchodzę, moi drodzy, bardzo ostrożnie do amunicji, bo kwestia amunicji jest bardzo ważna w tej grze. Chociaż nie aż tak ważna jak w poprzednich Resident Evilach, to jednakowoż też mamy kilkadziesiąt tylko naboi na krzyż, więc jednocześnie no dużo większym problemem są zioła. To samo łuczek typowy, więc nie trzeba się martwić.
Dobrze, moi drodzy, no. Podczas tej przygody będę się starał bardziej walczyć wręcz. Niż... Czekaj, czy coś tu jest? Nic nie ma. Może jedynie zaskoczyć. Back for more. No i tak to wygląda, moi drodzy. Przechodzimy do kampanii. Ale do kampanii Leona. Takie rzeczy pojawiają się nam tylko w momentach, gdy zaliczymy jakiś rozdział, więc jak widzicie, ja tutaj niewiele robiłem. Chris, kampania Chrisa jest dość ciekawa, jeśli o to chodzi, bo ona, powiedzmy, kontynuuje wydarzenia już z piątki. Kampania Jake'a, no to jest syn Alberta Weskera. Kampania Aidy, no to wiecie, to jest, Aida to już inna zupełnie historia, ale najbardziej nawiązująca do klasyków jest historia Leona. I też historią Leona rozpoczniemy całą serię Residenta tutaj. Mam 3 z 5 rozdziałów skończone, ale zaczniemy od tego, od jednego. Damy sobie ten, pojedynczy. I teraz zauważcie, że możemy wziąć niekoniecznie Leona, ale Helenę na przykład. Ja oczywiście zagram naszym klasycznym przyjacielem Leonem. Bioorganic weapons are a global threat. Start working with the rest of the world. We have to come clean. My desire to reveal my truth. To tell them everything. It might create more problems. It's time we take responsibility. We want to have any chance. I've always valued your friendship, Leon. Stay right where you are. Mr. President! Did this. What are you talking about? Tolok's Cathedral. I'll explain everything there, Agent Kennedy. How do you know my name? Yes? Hunnigan. Thank God you're both all right. How do you two know each other? That's Helena Harper. She's been with the Secret Service since last year. I can't tell you how good it is to hear you two are all right. Look, I hate to rush introductions, but I need a report on your situation. I just shot the president. What are you? He had already been infected by the time we found him. Leon.
Leon did what he had to. He saved my life. God help us. All right, I'll submit the report. You two just focus on getting the hell out of there. The virus has already spread 3 miles past the campus perimeter and it's not slowing down. You need to hurry. Not before we check out Tolok's Cathedral. Agent Kennedy's got a lead that might tell us who's responsible for this. Leon, is that true? Yeah. I think I might have something. Roger that. I'll map out the safest access route. Keep your radio on. I got a lead? You will if you come with me. Ja znam tę grę, moi drodzy. Dużo grałem w Residenty, więc... So what's so special about this church? You have some sins to confess? It's hard to explain. If I don't tell you the cathedral, you may not believe me. Ten Resident zjadał to ciało tutaj konkretniej. Ale no powiem wam, że gra jako Resident jest taka średnia. Bo wiecie, wiele osób zarzuciło podczas mojej recenzji, że... że to nie jest prawdziwy Resident Evil. Wiecie, zgodzę się z wami, ale tylko w połowie. Dlaczego? Dlatego, że... nie można tego nazwać klasyczną odsłoną Residenta. This is getting out of control. Tylko taką trochę już akcyjną, ale bądźmy szczerzy, piątka niby trzymała się jeszcze całości, ale już zaczynała iść w stronę tą, w którą poszły te właśnie Residenty, ale koniec końców, jeśli chodzi o serię Resident Evil, to szczerze mówiąc, tej kampanii najbliżej jest do tej, do Residentów z lat 90. Czy jest na co czekać? Być może. To zależy, jak patrzycie na to. This is where the reception is gonna be. They'd all be here eating dinner right now. You think anyone survived? I hope so. Jak widzicie, ale on może mieć jeden pistolet bądź dwa. Dwa się najbardziej nadają, jeżeli mamy dużo zombiaków, ale tak naprawdę. Ale jeżeli nie, no to zwyczajnie nie musimy się tym przejmować. O, wreszcie możemy trochę pobiegać. Poszperajmy, bo tutaj zawsze są jakieś znajdźki. To nie jest staroszkolna odsłona Resident Evil, że tutaj nic nie ma, ale jeśli mamy ten, jeżeli mamy jakieś znajdźki, no to warto je zbierać, bo to będą jakieś zawsze dodatkowe rzeczy, dokumenty, czy inne tego typu atrakcje.
W tym wypadku są to symbole węża. I warto je zwyczajnie zbierać, bo możecie dzięki temu odblokować sobie notatki w specjalnych okolicznościach. Ok. Tutaj nic nie ma. Chyba nadal szczury. Nowhere. Liz! Wait, let me go! It's too dangerous. My daughter, she's all alone. If we don't do something... All right, I get it. But if you don't keep it down, you won't live to save her. You understand? Liz. Is that your daughter? All right, let's find her. Leon, we don't have time to... We're making the time. Okej. Okay. Choćbym chciał biegać teraz, to nie mogę. O, właśnie o tym wam mówiłem. Pięknie. Sarge, chyba tak przegapiłeś. Przyjacielu. Kto zgasił światło? Choćbym chciał biegać, moi drodzy, nie mogę. Okej, tu był spray leczniczy. She's here.
need to get the elevator working again. It's locked, but I work here. I've got the keys. Once we're in, we can take my car. Thanks. Now let's find Liz and get the hell out of here. Liz? Liz, is that you? Krew nie sugeruje nic dobrego. Choć ja już wiem, co się stanie, to wiecie, nie będę ujawniał. Choć prawda jest taka, że w serii Resident Evil zawsze jesteśmy sami, choćbyśmy... Dobra, chodźmy. How do we get out of this place? The underground parking lot. The elevator is up ahead. Hopefully it still works. Ta Liz od początku mnie niepokoiła, ale nic nie mogę zrobić. Nie mogę jej teraz postrzelić. To jeszcze człowiek. Jeszcze człowiek. Let's get this out of our way. I'm glad the guys were here. Okay. Used to it. It's either them or us, and they don't hesitate. Why did this have to happen?
I tyle z towarzyszy. Szybko, szybko, szybko. Nie ma co z nimi walczyć. Leon, it's too late. There's nothing we can do. You're right. Let's get the hell out of here. Wiele tu jest nawiązań do starych rezydentów. Said it was some sort of fog. If this thing spread in gas form, and anyone who breathed it in got infected. That would mean everyone on campus. Yeah. But then why is it so quiet? I've got a bad feeling about this. Zielona roślinka. Didn't mean to interrupt. I tyle. Widzicie, nie trzeba za dużo strzelać, żeby z nimi wygrać.
tyle w temacie. Survivors. Chyba słyszałem zombiaki, nie. Ale oj. Dobrze, moi drodzy. Powoli będziemy kończyli to wszystko. No i to by było na tyle z niej. Próbowałem je przeskoczyć, w rezultacie nie faktycznie, ale mnie przeskoczyła dla odmiany. Chciała na mnie naskoczyć, a przeskoczyła mnie, no. Cóż za ironia. W porządku. Jak widzicie, można dużo tutaj zrobić rzeczy, aczkolwiek też nie za wiele. No to szkoda, bo trochę ten rezydent zrobił się pusty. Kiedyś było tak, że mieliśmy notatki do zbierania, jakieś łamigłówki do zrobienia, a tutaj to takie trochę puste się zrobiło.
Szczerze mówiąc, to mi nie potrzeba nawet aż tylu granatów. Co medykamentów. Dobra, koniec. Hunnigan, the gate's locked. Anything you can do? Sorry, not from here. Try the staff building behind the bleachers. I'm guessing you'll find keys for the gate there. Myślę, moi drodzy, że się wrócimy po... No właśnie. Po to. Bo za niedługo możemy mieć... Tak, że będziemy musieli walczyć. No właśnie.
Wiedziałem, że wstanie. Te zombiaki są aż nadto przewidywalne, co zrobią. Czego one mają zrobione tutaj głowę z tytanu? Spróbujmy ich wyminąć. Nie chcę mi się z nimi walczyć. Coś ci nie pykło. Dobra, nie ma co się z nimi walczyć. Ta ucieczka była nawiązaniem do Resident Evil 2, ale klasycznej odsłony.
right. We should hurry. What's the matter? Not a fan of sewers? Come on, let's just get to the cathedral, and then I'll tell you everything. I'm going to tell them everything. Everything we know about the Raccoon City incident. But sir, a lot of people are questioning my desire to reveal the truth. I know where they're coming from. And might create more problems than it solves. A lesson I learned well in the military. Bioorganic weapons are a global threat, and we are partly to blame. We have to come clean and start working with the rest of the world if we want to have any chance of fighting this. Whatever you decide, sir, I'm with you. I've always valued your friendship, Leon. It's time we take responsibility and end this mess. It's gonna be a tough road. No, mieliśmy to wspomnienie o Raccoon City właśnie. Jest bardzo dużo nawiązań do poprzednich serii. W tej dziedzinie Resident Evil 6 jest chyba najbardziej rozwinięte. Ponieważ właśnie jest mnóstwo, ale to mnóstwo nawiązań do różnej części, różnych części tej marki. Nie uważam, że to źle, broń Boże, bo pamięć Raccoon City jest. Tam nie pójdziemy, bo elektryczność. Nawet tu zombiaki. No pewnie. Jak go wachnęła w powietrzu. Pięknie, Helena. O właśnie, tutaj kolejne nawiązanie. Mamy bardzo mocne nawiązanie do starej serii. Jest to film z 2016 roku, Zombie Express.
który mówił o grupie ocalonych z ekspresu do Busan, którzy mierzyli się właśnie z plagą bardzo szybkich, agresywnych zombiaków. Jest to bardzo jawne nawiązanie do tej serii, bo co prawda w tym pociągu akurat maszynista był, ale no było pełno zombiaków, więc więcej niż ocalonych było tam niestety niewątpliwie też. Właśnie zombie. Oni zupełnie tam nie wiedzieli, co się dzieje i ogólnie co spowodowało całą tę. Taki pociąg pojawia nam się co jakiś czas przy dużej ilości wrogów i oczyszcza nam teren. Aczkolwiek on sam w sobie może oczyścić też i nas. Więc musimy uważać. O, fajnie. Wyjazd, gościu. Proszę, wycieczki. Wchodzimy coraz głębiej. Kapeczka z główki. Mm.
We're not getting that open. I want to have a look around in there. Boost me up on top. Just don't leave me behind. Roger. Od razu mówię, punkt zapisu i punkt kontrolny to są dwie różne rzeczy. Punkt kontrolny powoduje, że macie zapis w razie śmierci. A punkt zapisu to jest, no, punkt zapisu, rozumiecie? Zapisuje wam się rozgrywka. Staram się kolegów nie obudzić. Koniec. Koniec, ok. Strasznie dużo mamy tych. Mam przyjaciół. Thank you.
kurde, jaki on ma zasięg. Chodźmy stąd. Conditions like up there. It's gotten pretty bad. Hell on earth isn't much of a stretch. Okay. You got it. Dramaturgia. Przestanie strzelać.
bardzo sztywne, że... Teraz to już koniec. Kto prowadzi to? Tak, zauważam, że ci, ta dwójka wygląda jakby zasnęła. Cześć, Arbus. A wiesz, trochę pozmieniałem. Jeśli chodzi o tego, o otoczenie w domu. Powiedzmy, mam tego, no, mam nowe też stanowisko. Zmieniłem stanowisko w racji i tak dalej. Jestem po pracy, Arbus. Ja dzisiaj nie pracuję. Ja wróciłem z pracy dzisiaj.
kurna. Bo pracowałem dzisiaj na 2-4, dzisiaj jestem na wolnym. No, inny. Okej. Okej, sprawa z tym czymś jest bardzo prosta. Kurna mać. Okej. Na tę okoliczność też wiesz, nowy film wrzuciłem na kanał, bo też skończyłem skończyłem też piątkę. Okej. O, fajnie. Cały czas punkty kontrolne, nigdzie nie mam punktu zapisu. W pracy nie mogę grać. Thank you.
What do you think? I don't see any other options. Okay. Dobra, moi drodzy, to będzie wszystko na dziś. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz, follow na Instagramie, Twitchu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.